Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No normalni w Ameryce będą jedli indyka, a nienormalni to będą przypuszczalnie jedli kotlety z brukwi, a w najlepszym wypadku ryby. No bo teraz to taka moda jest, żeby jeść ryby zamiast indyka. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No i ryba no to jest taki pierwszy stopień zamiany, tak? Najpierw podmienić 400-letnią tradycję, zamienić to na rybę, no a później przychodzi z głodu, trzeba będzie jeść kotlety z brukwi. No i to tak jest to z komunistami. I kiedy komuniści zaczęli niszczyć, no kiedy to się zaczęło? 20-30 lat temu, no to już zaczęli walczyć z określeniem Christmas, czyli Boże Narodzenie. Ludzie zaczęli zamieniać Boże Narodzenie, Christmas na święta, czyli holidays. Później zaczęli atakować holidays. Powiedzieli, że to w zasadzie to żadne holidays, tylko to jest zrównanie najkrótszy dzień, najdłuższy dzień. Wszystko, te wszystkie religijne święta, które są związane powiedzmy z geografią i z długością dnia, ludzie zaczynają tłumaczyć to tylko właśnie położeniem geograficznym. Eliminują całą tą otoczkę religijną, wiary, tradycji i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie z Bożym Narodzeniem też tłumaczą, że to nie w grudniu, nie w Ameryce i tak dalej. No wszystkie te głupoty, które każdy normalny człowiek wie. No ale atakowali choinki na miejscach publicznych, czyli przez setki lat w Ameryce na głównym placu jakimś takim w tych miasteczkach miasto fundowało choinkę, ubierało choinkę, oświetlało choinkę. No i później ateiści, komuniści, no z reguły ci, co tam przestali chodzić do synagogi, składali zażalenie, no i później te choinki powoli znikały. No i teraz nie uświadczy się już choinki na państwowych czy miejskich, na państwowej czy miejskiej ziemi. To jest wszystko pod konto niemieszania religii i państwa. Ostatnio zaczęło się niszczenie Waszyngtona, niszczenie Jeffersona, niszczenie Lincolna, no wszystkich, kogo można. Uwzięli się też na Kolumba. Kolumba, teraz był Dzień Kolumba niedawno, no to też wszyscy ci komuniści niszczą tą historię. No i nadszedł czas na Thanksgiving. Thanksgiving, no to jest święto dziękczynienia. No są różne mity, legendy, no ale wszystko sprowadza się do bardzo prostej sprawy. Ci tak zwani pielgrzymi, no to była grupa protestancka. Oni się tam wałęsali po Europie, przechodzili przez Anglię, przez Holandię, wylądowali w końcu do Ameryki Północnej. No, było to w ramach kolonii. Co to znaczy kolonia? No, kolonia to była grupa biznesmenów, można powiedzieć, w Anglii, która powiedziała: słuchajcie, jak ktoś chce pojechać tam na ten drugi kontynent, to my zapłacimy za te żaglowce, my wam damy jakiegoś tego ziarna, tam jakieś pługi, siekierę, karabiny, jakieś inne rzeczy, no i wy będziecie tam produkować i co naprodukujecie, no to wróci i sprzedamy i wszyscy zarobią. No i część z tych protestantów, którzy byli nadzwyczajnie religijni i gorliwi, zdecydowali się, dopłynęli do wschodniego wybrzeża Stanów Ameryki Północnej. No Stanów jeszcze nie było. Stany dopiero powstały wtedy, kiedy te kolonie brytyjskie, kolonie, które spowiadały się, czy tam były, musiały się, płaciły podatki co najmniej koronie angielskiej.
No i w 1796 roku kolonie angielskie doszły do wniosku, że płacą podatki, a nie mają reprezentantów. No i zaczęli się buntować, to już było powiedzmy 100-150 lat. Część ludzi się urodziła w Ameryce, no sporo było z Anglii, no ale się zbuntowali. No jak się zbuntowali, to wtedy dopiero powstały Stany Zjednoczone Ameryki. No ale w 1620 roku, czyli 400 lat i jeden rok, no to popłynęło właśnie w ramach tej kolonizacji, czy zagospodarowywania tych ziem, 102 osoby, kobiety, dzieci, mężczyźni. No i jak to w tym czasie wyglądało? No ze 102 zostało tylko 52 osoby, także 50%, połowa ludzi umarło. To było w Plymouth w Massachusetts. Massachusetts, no to w zasadzie to było jedno wielkie... Massachusetts ogólnie rzecz biorąc, no to jest nazwa stanu pochodząca od plemienia indiańskiego. Także to jest duża historia w tym wszystkim. No i zostało tylko 52 osoby. Mężczyźni, kobiety i dzieci. No i nie mieli za dużo jedzenia. No i jest taka tradycja, taka interpretacja, że wojownicy z plemienia Wampanoag przyszli, no i w zasadzie przynieśli jakieś tam jedzenie. No, co oni tam przynieśli, no to trudno powiedzieć, no ale w tym czasie oni jedli kukurydzę, jedli i indyk był po prostu popularnym dzikim ptakiem, który teraz wraca. W pewnym momencie 40-50 lat temu indyka już prawie nie było, a teraz już w większości stanów jest tego za dużo, no i są bardzo bezczelne, jak sam są głupie, ale są bezczelne, bo przechodzą przez ulicę, ludzie zawsze się zatrzymują, nigdy ich nie trąbią na te indyki, także indyki nie wiedzą, co to jest strach, nigdy nie uciekają. Czasami jak takie stado przechodzi i ktoś zatrąbi, to one z tego zdenerwowania podchodzą i dziobią samochód. Porysować mogą nieźle. No ale nie są smaczne w ogóle inne jedzenie. No, z drugiej strony Amerykanie jedzą tego udomowionego indyka. No i te indyki, no to tam ważą po 10, 12, 15 kilogramów. To są potężne ptaszyska, no ale lewactwo nie będzie jadło, będzie jadło, tak jak powiedziałem, w najlepszym wypadku rybę, w najgorszym wypadku jakieś kotlety z brukwi. Cały Thanksgiving, no to jest to podziękowanie, tam niby się te plemię dogadało z tymi białymi i oni powiedzieli, że po prostu będą współpracować, no i biali dziękują teraz w zasadzie, no to jest taka dziękowanie wszystkim za gościnność i za dobroczynność. Jest to takie święto, kiedy ludzie zapraszają, jak ktoś nie ma gdzie iść, no to inny zaproszą jakąś samotną wdowę, ciotkę, dziadka, który ciągle jest zły, to zapraszają, także wszyscy ci ludzie na marginesie są szczególnie podkreślani, żeby przyszli. W kościołach, w zborach protestanckich są organizowane właśnie te obiady, kolacje, przepraszam. No i ludzie w zasadzie przychodzą, no i cieszą się z tego. Kto się nie cieszy? No lewactwo. Lewactwo jak zwykle stara się użyć każdej sytuacji. Lewactwo niszczy każdą sytuację. Przez setki lat ludzie mieli dobry czas, bawili się, a teraz oni wygłaszają swoje zażalenia, zaczynając od kolonializmu, a kończąc na tym, że za dużo węglowodoru się produkuje i
zanieczyszczeń. To jest właśnie nieprawdopodobne, że tak można zgwałcić, czy zlikwidować, czy wykoleić normalną ludzką sytuację. No, sytuacja między tubylcami a białymi, no wiadomo, że była dosyć intensywna, no dosyć intensywna, dosyć krwawa. Trzeba pamiętać, że kiedy tutaj do Plymouth przypłynęli ci pielgrzymi, no to już nie było tak dużo tych Indian, dlatego że około 60-100 lat wcześniej bardzo dużo populacji tubylczej po prostu zmarła. Zmarła, no bo była ospa, kiedy w latach za Kolumba, no kiedy to się zaczęło, ta podróżowanie, no to ospa wykańczała rodowitych tubylców. No, Kolumb myślał, że to są Indianie, no bo on myślał, że dotarł do Indii Zachodnich, dlatego to się nazywa Indianie. Indianie są w zasadzie z Indii, no ale to ta pomyłka jest do tej pory powtarzana, ale wykończyła, ospa wykończyła. Te miecz, strzelaniny tak za bardzo nie wykończył jak ospa. No trzeba pamiętać, że syfilisa i trypla właśnie przywieźli Europejczycy z Ameryki Północnej przez kontakt z kobietami i no, może kobiety tutaj z lokalnymi Indianami też, no, ale z reguły to przyjeżdżali do nowego kraju mężczyźni, no i oni przywieźli tego syfilisa, no i to też przecież wyniszczało Europę, także to była powiedzmy zemsta, no ale wracając do tego święta Thanksgiving, spotkali się, celebrowali, dogadali się, podpisali jakąś tam umowę. W tym czasie nie było jakichś takich dużych niesnasków. No, Indianie dopiero później się zorientowali, że dla nich ziemia nie miała żadnego znaczenia. Te wszystkie plemiona, no to nie były plemiona osiadłe. Oni po prostu siali. No, wiedzieli, co to znaczy posiać. Wiedzieli, że jak się przyjdzie, wbije tam jakiegoś kija. Nie mieli pługa, tak? Nie mieli pługa, nie orali, nie mieli w ogóle krów, nie mieli świń, nie hodowali, nie mieli zwierząt, które mogli wyhodować, nie mieli zwierząt, które potrafiły ciągnąć pług. Koń, ten mustang amerykański, ten mustang indiański, no to był zaadoptowany dopiero tam te oryginalne konie, które zostały wypuszczone i te na tych stepach, w tych środkowych Stanach, Apache, czarne stopy, siuksi, kruki i tak dalej, no to oni wszyscy zaadoptowali konie europejskie. To nie jest to, że oni mieli to. Także kiedy Europejczycy przyjechali, no to nie był, plemiona nie były osiadłe. Oni się lali między sobą, tak jak w XI, XII, XIII wieku Europejczycy. Niemcy z Rzymianami, Słowianie i tak dalej, i tak dalej. No to tutaj było identycznie. Cała ta wojna, kiedy wojna była angielsko-francuska w 1700 latach przed Napoleonem, w tym czasie, kiedy Luizjana została sprzedana, no to te wszystkie wojny, wszystkie te konflikty, które były w Europie, przechodziły na Amerykę. Kanada miała ostatni Mohikanin, tak? Czytaliście tego ostatniego Mohikanina, no to zawsze jest ta kwestia, że byli Francuzi, walczyli przeciwko Anglikom, no bo tutaj
to te Ameryka Północna, USA, to była angielska, ta Kanada, no to była bardziej francuska. Także w tym czasie ginęli oczywiście Indianie, no ale teraz komuniści, no to wychodzą i mówią, nie, biali przyszli, po prostu wzięli karabiny maszynowe, jakieś siekiery i po prostu chodzili, biegali, zabijali tych biednych Indian, wykorzystywali. Thanksgiving, no to też nie jest prawdziwy, no bo wzięli ich tam, zagonili do roboty, nie dali im jedzenia. Także to jest jedno wielkie oszukaństwo. No i prawda jest jakaś taka połowiczna, tak? Ci lokalni Indianie też nie byli chyba tacy wyrywni do zabijania. Biali też nie byli wyrywni do zabijania, no bo oni nie potrafili. To byli jacyś farmerzy, to byli kupcy, oni chcieli kupić tanio, sprzedać drogo, tego rodzaju rzeczy. Indianie, jak sprzedawali skóry bobrów tym wszystkim handlowcom, no to dostawali tych pół wiaderka paciorków, czy innych jakichś takich chustek, to nie musieli, to te kobiety nie musiały już z tej skóry jelenia coś tam robić. Także wszystko wszystkim się opłacało. Problem był w tym, że Indianie, tak jak wspomniałem, oni nie doceniali wartości ziemi. Dla nich po prostu ziemia, no to można iść tu, można iść tam, horyzont jest daleko, to ziemi nie zabraknie. Tak, także nawet jak w Nowym Jorku, jak Holendrzy kupili, no mają jakąś tam umowę, że dali tam 10 czy 15 kocy i pół worka paciorków i innych świecidełek, no to z punktu widzenia lokalnych Indian, tych wszystkich tubylców, to się opłacało. No ale teraz to jest właśnie atakowane. To jest ten Reagan w 1984 roku, no to on właśnie docenił to, no docenił. No ogólnie rzecz biorąc jest bardzo dużo, niektóre stany w Ameryce są nazywane Dakota. Dakota, no to jest plemię indiańskie. Tahoe, dużo rzeczy jest w ten sposób doceniane. Była miejsce w górach, olimpiada była w 1960 czy 50 którymś roku, Squaw Valley. Squaw, no to znaczy indianka kobieta, no i to było takie miejsce sportowe, gdzie była olimpiada. No to teraz właśnie marksiści zlikwidowali, to już nie ma tej góry Squaw Valley, bo to było ubliżające. No i to są te ataki, które eliminują. Normalnie Amerykanie jakoś utożsamiają się z tymi Indianami. Oni wiedzą, no, że były konflikty, no ale że jednak to była silna jakaś taka współpraca. Przykro jest słuchać tego nieustannego ataku lewactwa. Przykro jest słuchać, że oni są w stanie wykoleić każdą normalną rzecz, jaka im podchodzi, to po prostu są w stanie przemienić, ale najgorsze jest to, że ludzie z tym jakoś łykają. No. Także jeżeli mieszkacie w Ameryce, jeżeli zdecydowaliście się nie jeść indyka, no osobiście nie polecam nogi. Noga indyka jest najgorsza. Piersi są w miarę smaczne, no indyk, no to ma te ciemne mięso i jasne mięso. To ogólnie rzecz biorąc jest smaczny, dodają do tego, są podawane żurawiny, no i również jest dynia, także bardzo często, no to jest taki zupa z dyni. Jabłka też są popularne w Ameryce, także że musi być ciasto z jabłka. Przyjemny wieczór dla wszystkich, szczególnie dla tych, którzy się urodzili. Przyjemny wieczór dla wszystkich, którzy przyjechali do Ameryki i zaadoptowali święto dziękczynienia. Także niszczenie przez komunistów jest wredne, perfidne, no i podstępne. Tak, także jeżeli łykacie to, żeby odchodzić od tego, nie dajcie się ogłupieć.
Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów. Widzicie, co wasi towarzysze robią. Wasi towarzysze chcą po prostu zniszczyć następną przyjemność normalnym ludziom, czyli święto dziękczynienia. Zdrowia dla normalnych.